Fluid turbulence, czyli turbulencja płynów. To jest coś, co pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób powstają ataki serca. Here's the door to your body, you see? And these are oversized novelty germs. That's influenza, that's bronchitis. Here's what happens when they all try to get through the door at once. So what you're saying is I'm indestructible. Oh, no, no. In fact, even a slight breeze could... Indestructible. Wyobraź sobie, że masz rurę, a później przepuszczasz przez nią ciecz. Jeśli ciecz, którą przepuszczasz, nagle przyspieszy, dochodzi do czegoś bardzo podobnego jak na tym obrazku. Ciecz nie przepływa w tym momencie jednostajnie, tak? Tylko zaczyna uderzać w ściany tej rury. And by definition, if the fluid is moving through with more force, elevated blood pressure, you begin to get fluid turbulence pounding away on the walls of your blood vessels, causing little bits of pitting and scarring and tearing. I dokładnie to dzieje się, kiedy w naszej krwi nagle zmienia się ciśnienie. Kiedy ciśnienie jest zbyt wysokie, to w tym momencie uderzenia tej krwi doprowadzają do mikroranek, doprowadzają do małych uszkodzeń, a potem blizn, a potem stanów zapalnych. Jaka jest jedna z takich czynników, które pomagają naszym mięśniom na tą mobilizację w momencie, kiedy goni nas ten lew? To jest ten element doprowadzenia tej energii do mięśni. W momencie tej takiej mobilizacji organizmu, organizm wysyła wszystkie pokłady glukozy, tłuszczu do tego, żeby jak najbardziej móc działać, jak najszybciej móc działać. I dokładnie w tych mikrorankach osadzają się te resztki, te drobinki. Where's the glucose and cholesterol and fat coming from? That's the stuff you're mobilizing into your circulation in the previous slide. I ten synergiczny proces dwóch rzeczy, wysokiego ciśnienia i mobilizacji mięśni, doprowadza do tego, że coraz bardziej zapychane są nasze żyły i nasze arterie. So you get this synergistic double whammy here between the metabolic stress response and the cardiovascular, setting you up for the number one killer in this country, cardiovascular disease. A w efekcie jakby skrajnym, końcowym, tym negatywnym, kończy się to śmiercią numer jeden, jeśli chodzi o żniwo brane na ludziach, czyli śmiercią z powodu choroby układu krążenia. Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach z gatunku Homo sapiens. Are you ready to deal with it? No. Say, I hate stress. I hate stress. Około 30 lat temu odkryto bakterię, która odpowiada za wrzody żołądka. Turns out the bacteria is responsible for about 90% of ulcers in the West. It gets into your stomach, it generates oxygen radicals and blows holes in the walls of your stomach. No i na początku stwierdzono, okej, świetnie, ludzie z bakterią w takim razie mają wrzody, ludzie bez bakterii nie mają wrzodów. However, only 10% of people with the bacteria get the ulcer. 10% ludzi z tą bakterią ma wrzody. Z czego to zależy? Zależy to od tego, na ile twoje życie jest stresujące, dokładnie, na ile często jesteś wybijana z tej homeostazy. Czyli możesz mieć tą bakterię, ale nie mieć wrzodów? Oczywiście, tak. Możesz mieć bakterię, ale nie mieć wrzodów, dlatego że twój organizm całkiem sprawnie sobie radzi z pozbywaniem się, z rekonstrukcją jakby. Stress does not cause ulcers, the bacteria does. What does stress do when you got an ulcer beginning to start? Your stomach's reasonably good at repairing it, at rebuilding the wall there before the ulcer gets troublesome, unless you're chronically stressed. And every day your stomach walls are saying, ah, do it tomorrow, it feels like we're being chased by a predator. Ale kiedy regularnie wysyłasz mu sygnał pod tytułem goni nas lew, odłóż wszystkie long-term projects na później, to w tym momencie twój organizm przestaje skupiać się na tym reparowaniu i odnawianiu twojego organizmu i zaczyna skupiać się na czymś zupełnie bardziej istotnym w tym momencie. Psychological stress shuts down the reparations there. So here we have a classic example of interactions between the organic causes of disease and the psychogenic. Stress is still very relevant to making sense of ulcers. I efekt jest taki, że kończysz ze wrzodami żołądka. Tak zresztą jak nasze szczury. Ale zanim jeszcze przejdziemy do szczurów, to jeszcze chciałem powiedzieć o innej bardzo negatywnej konsekwencji stresorów,
a mianowicie bardzo wysoki poziom stresu względem dzieci oznacza, że dzieci mogą nawet mieć zastopowanie hormonu wzrostu, czyli po prostu przestają rosnąć. Let me tell you about the single creepiest example of stress dwarfism I've ever heard of. If for some inexcusable reason you ever find yourself reading chapter after chapter about growth hormone, you're going to notice there's a weird thing, which is a lot of the chapters make reference to Peter Pan. Jeśli z jakiegoś powodu zaczynasz dużo czytać w literaturze o hormonie wzrostu, tak jak on, to dobrniesz do punktu, w którym zaczniesz się zastanawiać, o co chodzi z tym elementem Pietrusia Pana, który się cały czas powtarza. I po latach w końcu dobrnął do tego, dlaczego tam są te wzmianki. 8-year-old boy, growing up in Victorian England in the 1870s, one day he sees his beloved older brother killed in front of him in an accident. This destroys the family. There were no other siblings. The father was like emotionally non-existent. This was the mother's favorite child. Jest sobie chłopiec, który żyje w normalnej rodzinie, ale pewnego dnia widzi śmierć swojego brata, który umiera w wypadku i jego rodzina się rozpada. Ojciec jest emocjonalnie niedostępny, a mama żyje w poczuciu, że ten syn, który umarł, to był ten lepszy syn. I od tamtej pory każdego dnia mama żyje w takim iluzorycznym świecie pod tytułem niestety to umarł tamten chłopak, a nie ty. This kid growing up in this horrible emotional isolation, he goes into the bedroom with a tray of food for his mother and she's saying, oh David, David, is that you? David, have you come to me? Have you David, the dead son. David, are you finally, oh, it's only you. I to dziecko dożywa 64 lat i z czasem okazuje się, że jest całkiem niezłe w pisaniu. Middle class family, no evidence of disease or malnutrition. Boy stops growing there at age 8, lives to age 60, 4'10" as an adult, unconsummated marriage, incredible example of stress dwarfism. I to jest twórca Pietrusia Pana, który miał właśnie ten dwarfizm, czyli karłowatość. This was the author of the much beloved children's classic Peter Pan. This was J.M. Barrie, the guy who wrote Peter Pan, who's incredibly screwed up. Także to się dzieje w ekstremalnych przypadkach. Dobra, i teraz wracamy do kwestii szczurów. Dlatego, że było przeprowadzone bardzo ciekawe badanie. What is it about that gray zone of psychosocial interactions that is more stressful for some individuals than others? What we're asking here is, what is it that makes psychological stress stressful? Mianowicie, wzięliśmy sobie część szczurów, które są jakby ciągle poddawane stresorowi i one posiadają jakieś tam prawdopodobieństwo bardzo wysokie na te wrzody, tak? Jakie czynniki będą wpływać na to, że ryzyko posiadania wrzodów się obniża? Take a lab rat, put him in the cage, every now and then he gets a shock, mild shock, and nonetheless with enough of them, this is stressful. Blood pressure goes up, heart rate goes up, risk of ulcer goes up, as shown here. You're giving the rat a stress-related disease. Wyobraź sobie, że takiego szczura, którego mamy w klatce, aby dostarczyć mu ten stresor, to razimy go prądem. Jedna grupa po prostu jest rażona. Prądem koniec historii. Wysokie prawdopodobieństwo dostania wrzodów. Druga grupa szczurów jest rażona prądem, ale w klatce obok jest szczur, z którym można mieć jakąś interakcję. I ten szczur, który jest rażony prądem, biegnie i gryzie tego drugiego potem, jak jest rażony. Every time that second rat gets a shock, it can go over to the other side of the cage where there's another rat and it can bite the crap out of it. And you know what? That rat's not going to get an ulcer. The guy he's biting is going to get one, but this one doesn't. He has an outlet for his frustration. Ma obniżony poziom stresu, bo wyładowuje ten stres, przez co również ma obniżone ryzyko wrzodów. Kolejna grupa szczurów, taka, dokładnie taka sama ilość rażenia prądem, ale szczur posiada taką deseczkę, takie drewienko, które może przyjść i sobie obgryzać, kiedy jest rażony prądem. Oto zwykła deseczka. Na pierwszy rzut oka wydaje się być zwykłą, przeciętną deseczką, ale... Obniżone ryzyko posiadania wrzodów. Dlaczego? Ten szczur ma hobby. He can go over and there's a bar of wood that he could gnaw on with his teeth. And he doesn't get an ulcer. He has a hobby. Kolejna grupa szczurów. Szczur dostaje ostrzeżenie. Światełko zapala się na 10 sekund przed wstrząsem, przed rażeniem prądem. Szczur ma obniżoną ilość stresu dzięki temu. Same shock, same intensity, same everything, but 10 seconds before each shock, the second rat, a little warning light comes on. And the rat doesn't get an ulcer.
For the same external stressor, we are more protected when we get predictive information. When is it coming? How bad is it going to be? How long is it going to last? Wyobraź sobie, że jesteś u dentysty i pytasz, jak dużo jeszcze borowań? I dentysta mówi, że jeszcze tylko dwa i już koniec. Może to są dwa, a nie trzy, ale wiesz, że na pewno jak to drugie się skończy, to już jest koniec. And we all know the difference between the dentist that says two more bits and we're done and the one that says, yeah, it could be weeks you're going to be here. And when the dentist says two more bits of drilling, bad news, you're not done yet. Good news, the second that second bit of drilling is over with, you're safe. Ilość twojego oczekiwanego stresu jest znacznie wyższa, dlatego że w każdym momencie musisz spodziewać się kolejnego wstrząsu. For the rat in the first line, any second you can be a half second away from the next shock. Ten szczur wie, że jeśli nie widzi światła, to w tym momencie nie dostanie wstrząsu, tak? Więc może się zrelaksować. Next line. This is a rat that's been trained to press a lever. By pressing the lever, it decreases the likelihood of getting a shock. Szczur jest oswojony z tym, że dostaje mniej stresorów, mniej rażenia prądem, kiedy naciska taki lewarek. Ale akurat teraz ten lewarek nie działa. W sensie, że nie jest podpięty do rażenia prądem. Szczur dostaje tyle samo rażenia prądem, co wszystkie inne szczury, ale napierdziela przez to, że jest ten lewarek. So he's in there pounding away the lever, saying this is great, just imagine how many shocks he'd be getting, otherwise he thinks he has control. Ma obniżone ryzyko posiadania wrzodów. Dlaczego? Dlatego, że ma poczucie kontroli. Bo zapewne myśli sobie, wyobrażasz sobie, ile dostawałbym tego porażenia prądem, gdybym nie naciskał tego lewarka. Więc poczucie kontroli daje nam zabezpieczenie przed stresorem. Jumping ahead to the final line, shock a rat, and now it goes over to the other side of the cage where there's a rat that it knows and likes and they groom each other and it doesn't have a stress response. Kolejna grupa badawcza, czyli szczury, które mają przyjaciół. Wsadzasz do klatki szczura, który jest tak jakby, że one się znają i lubią się. Ten szczur nie będzie gryzł tego drugiego szczura, no, ale będą się wzajemnie jakby wspierać, będą się wzajemnie smyrać, czy cokolwiek szczury robią w akcie przyjaźni. I brought you something to... Ah! No! Spit that out right now! I have got to teach you about food. Close your eyes. Now, take a bite of this. No! Co to oznacza? Oznacza to tyle, że posiadanie afiliacji socjalnych obniża nasz stres. Jeśli tylko jesteś w stanie nie izolować się społecznie, to zdecydowanie pozytywnie wpływa to na ilość twojego stresu. Social isolation is an aching stressor for every primate out there, including us, and a huge health risk factor. I wielokrotnie dużo badań to potwierdzało. Ludzie, którzy izolują się społecznie, żyją krócej po prostu. Jest to jeden z dwóch największych prognostyków przedwczesnej śmierci. So what is it that makes psychological stress stressful? Podsumowując element ze szczurami i ze stresorami, tutaj mam taki bardzo fajny graf, który ty też możesz sobie zobaczyć. Są cztery podpunkty, które zdecydowanie będą obniżać nam stres. To jest po pierwsze ujście twojej frustracji, czyli tak jak w tym szczurze, który gryzie swojego kolegę albo gryzie swoją deseczkę. Czyli trzymanie tego stresu w środku to też na pewno nie jest dobry sposób. So that's how you want to play it, old man? No dessert? Oh, sure. We'll eat our dinner right after you eat this. Kolejny to jest sense of predictability and of control. I myślę, że to bardzo dobrze widać w czasach pandemii, kiedy ludzie nie wiedzą, co się dalej stanie. Nie mają tego poczucia kontroli, tak jak kiedyś. Nagle przychodzi rząd i mówi, siedź w domu. Ludzie mają więcej z tego stresu z tego powodu. Kolejną rzeczą to jest ten social support. Dlatego, że potrzebujemy ludzi wokół nas. Jedną z rzeczy, które omawia również Robert Sapolsky, to jest to, że mamy większą ilość depresji w tym momencie na świecie. There's really no way that being like your typical American adolescent these days is truly more stressful than like being in the Dust Bowl or being a medieval peasant or who knows. I mean, you really can't make, I mean, be a farmer in the developing world watching locusts doing your crops and like that sort of beats bullying in lots of ways. But when you look at it, it's not that we have more stressors. This is the stressors we have are overwhelmingly inventions of our lifestyle, where I think
things have gone awry is we have less sources of support. Wydaje się, że przeciętny człowiek w dzisiejszych czasach nie ma wcale więcej stresorów niż na przykład wieśniak żyjący w czasach średniowiecznych. Że wtedy ilość stresorów prawdopodobnie była nawet większa. Natomiast to, co wydaje się, że różni nas od ludzi z tamtych czasów, to jest to, że nie mamy tych elementów wsparcia ze strony rodziny, ze strony przyjaciół, że ludzie obecnie... Tak, jesteśmy bardziej samotni, odizolowani, że ludzie obecnie uważają, że piątkowe wyjście na miasto to jest ich formą wypełniania tej potrzeby socjalnej, dokładnie. Że relacje ludzkie, które są trudniejsze, ale głębsze, że są niekonieczne, niepotrzebne. We want to be able to move and we want to be anonymous and we want to be able to come up with a new persona and a new accent and a new name and a new who knows what. And then we discover we have none of the traditional primate forms of social support. Płytkie relacje są czasami dla nas łatwiejsze i istotniejsze, ale niekoniecznie dobre na dłuższą metę. The goal is not to eliminate stress from our lives, because the trouble is we love stress. We love stress when it's the right kind.